Pomnik katyński jest symbolem stosunków polsko-rosyjskich. To jest bardzo trudna i bolesna historia. Jako wnuk podoficera Legionów i oficera AK wiem dobrze, jak układały się źle, jak źle te stosunki się potrafiły układać. Mój dziadek uczestniczył w wyprawie kijowskiej, w obronie Warszawy, walczył z bolszewikami, potem widział nawałnicę wojsk rosyjskich w roku 1945. Ale wszystko to nie zmienia faktu, że musimy z tym sąsiadem rozmawiać. Polska i Rosja były sąsiadami, są sąsiadami, zostaną sąsiadami na wieki. Najważniejsza jest rozmowa. Nie możemy dopuszczać do tego, żeby eskalować tylko atmosferę wojenną, ale musimy starać się wyjaśniać wszystkie trudne problemy tak, jak tylko możemy. Uważam, że Polska może mieć dobre relacje z Rosją. Nie ma tak naprawdę żadnych powodów, żeby teraz Polska miała złe relacje z Rosją, ale nasze władze, w tym nasz prezydent, musi po prostu wiedzieć, że jego podstawowym obowiązkiem jest to, aby te relacje budować, aby rozmawiać, aby nie zadrażniać relacji. Taka jest też między innymi rola prezydenta. Proszę Państwa, przed chwilą złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem ofiar Katynia. Mord katyński miał miejsce w 1940 roku, a pomnik ten, przed którym tu stoi, powstał w roku 2000. Pokolenia rodzin, pokolenia ludzi, którzy domagali się prawdy w sprawie Katynia, odniosły sukces. Sukces po 60 latach. Dlatego warto jest walczyć, jeżeli nawet ta droga będzie długa, będzie przed nami wiele przeciwności, które trzeba pokonać, bo prawda musi być.